1 stycznia znajdujemy się w Kleszczewie pod Poznaniem, gdzie odbywa się pierwszy zjazd szkolenia Kerber Coach Training Clinic. Analogiczne szkolenia w ubiegłym roku, jeszcze pierwsze zjazdy odbyły się we Wrocławiu oraz w Warszawie. Kolejny zjazd szkolenia w Poznaniu odbędzie się w marcu. Szkolenie Kerber Coach Training Clinic jest pierwszym etapem szkolenia, kiedy to prezentujemy metodologię oraz filozofię treningu piłkarskiego według systemu Kerber Coaching. Głównym naszym założeniem jest to, aby zwrócić uwagę, aby zaprezentować i aby wspomóc pracę każdego z trenerów, którzy przyjeżdżają na nasze szkolenia, aby mogli te elementy, te detale, na które zwracamy uwagę podczas naszych szkoleń, wdrażać do swojej pracy. Wychodzimy z założenia takowego, że każdy z nas trenerów powinien się rozwijać, ponieważ poprzez rozwój, poprzez kształtowanie samych siebie będziemy mieli i mamy możliwość kształtować swoich zawodników w swojej pracy w klubach czy to akademiach. W Polsce nasz system funkcjonuje już od 2011 roku. Obecnie 10 oddziałów Performance Academy, które funkcjonują w kilku ośrodkach i w kilku regionach. Jednym z tych ośrodków jest właśnie Poznań. Nazywam się Damian Tucin, jestem trenerem Huraganu Wołomin. O metodologii Kerber Coaching dowiedziałem się kilka lat temu i zawsze interesowało mnie to, jak ta metodologia wygląda od środka. Bardziej zagłębiłem się w to podczas swojego pobytu na stażu w Benfice Lizbona i jakby wtedy to też zainspirowało mnie do tego, żeby dalej zagłębić się w tą wiedzę, jaką przekazują tutaj wykładowcy podczas tego szkolenia. Jesteśmy po pierwszym dniu i myślę, że jestem w pełni usatysfakcjonowany z tego, czego oczekiwałem po tym szkoleniu. Gdzieś filozofia Kerbera jest spójna z moim postrzeganiem piłki nożnej i z tym, jak ja bym chciał nauczać gry w piłkę nożną, gdzieś tam te małe gry, dużo pojedynków, jeden na jeden, driblingów, to jest to, co lubią kibice, lubią trenerzy i myślę, że jest to właśnie kwintesencja piłki nożnej. Jeśli mam być szczery, to bardzo polecam szkolenie Kerber Coaching. Myślę, że każdy trener wyciągnie z niego coś dla siebie i będzie mógł skorzystać w swojej pracy na co dzień z zawodnikami. Ja myślę, że wiele środków treningowych wykorzystam w swojej pracy, ale też pojawiło się sporo ciekawych gdzieś tam pomysłów połączonych gdzieś tam z metodologią Kerbera i gdzieś tam z jakimiś tam moimi planami. Nazywam się Łukasz Rychlik, jestem z klubu Lech Poznań Football Academy. Jeśli chodzi o pierwszy dzień szkolenia, to jestem bardzo zadowolony, bardzo pozytywne wrażenie wywarło na mnie szkolenie. Spełniło moje oczekiwania, ponieważ liczyłem na to, że dowiem się tutaj dużo informacji na temat indywidualnego rozwoju zawodnika. Tak jak faktycznie myślałem, jest tutaj zdecydowanie mocny nacisk kładziony na indywidualne działania zawodnika, które pozwalają mu się rozwijać, a dzięki temu też mogę to stosować w treningu, który będę prowadził w klubie. Jeśli chodzi o zakres szkolenia, dowiedziałem się o metodologii Kerber Coaching po części od znajomych, też przeglądam dużo stron internetowych dotyczących zawodu trenera. To też dało mi wiedzę, że takie szkolenia się odbywają. Po jakimś okresie zastanawiania się, czy warto rzeczywiście wybrać się na to szkolenie, utwierdzili mnie w tym kilku znajomych trenerów, którzy już od ładnych paru lat działają w zawodzie trenera i dzięki temu zdecydowałem się na podjęcie próby, żeby przejść to szkolenie, żeby po prostu rozwijać swój warsztat trenerski.